Jak pewnie wszyscy wiecie, król Stanisław August Poniatowski, który ten akt abdykacji podpisał, był zakochany w Katarzynie II, co nie pozostawało bez wpływu na jego politykę wobec Rosji. Katarzyna II była kochanką Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale to w żadnym wypadku nie wpływało na jej politykę w stosunku do Polski. Być może nie był najlepszy w te klocki. Na smyczy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie: niewyżyta niemra. I pod batogiem na Gowiegu, po śniegu, dookoła Kremla. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią. Co by władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór, rozdany król. I pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł, wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.